24h.pl. Kwietniowa sesja Rady Miejskiej w Jaworze była kolejną, na której radni krytycznie odnosili się do jakości otrzymywanych od władz miasta odpowiedzi na interpelacje. No ale odpowiedź, że zamiarka wychodzenia jest swoje zadania zawsze na czas. Tak jak z Trybuny Ludu albo z Gazety Wyborczej informacja. Tym bardziej, że tak powiedzmy, zamiarkę widziałem na ulicach miast, nawet dwie zamiarki jednego zamiarza. A co mam na myśli? Chodzi o to, że Państwo zamiatają ulicę, ale nie płaną. I to ulice naszego miasta. Więc odpowiedź, że zamiata zawsze na czas, chyba nie jest zgodna z prawdą, skoro zamiatają ludzie, a nie zamiatarka, w sensie maszyny. I druga sprawa to jest przeniesienie biur z zamku do ratusza. Na ulicy, czy na placu rynek 1. No też jest niekonkretna ta odpowiedź. No będziemy chyba dalej pisać i dalej odpowiadać, tak myślę. Także jestem rozczarowany tymi odpowiedziami. Rajcowie kolejny raz zwracali uwagę, że burmistrz nie odpowiada na interpelację w obowiązującym terminie. Znaczy, to już nie jest, panie przewodniczący, interpelacja, ale wiesz, że związane z interpelacją, to znaczy odpowiedź na interpelację, jaką dostałem no w sumie przed chwilą. I pierwsza moja prośba, panie przewodniczący, to jest, jak to zgłaszałem wielokrotnie, no to nie są zachowane terminy interpelacji. Jest 3 tygodnie, jak rozumiem czasami, że jest napisane 2-3 zdania, a czeka na interpelację 4 tygodnie, bo tą interpelację dostałem dzisiaj. A zgłosiłem na poprzednią sesję. Może trzymajmy się terminów, bo tutaj te terminy są naprawdę niezachowane. To jest nie pierwsza moja taka uwaga, że albo nie ma w ogóle odpowiedzi, albo są po czasie. Po coś ktoś ustawodawca ten termin wymyślił, żeby się dotrzymać. Ja uważam, że nad tym powinien trzymać pieczę właśnie przewodniczący, żeby Rada współpracowała w tym jeszcze później. Od razu powiem, że te odpowiedzi są na ostatnią chwilę i bardzo często też mam takie wrażenie, jak kolega radny Krzysztof Dytyna, że są po prostu niestarani przygotowani, co najmniej niestarani. Był to dopiero wstęp do wystąpienia Krzysztofa Dytyny, który na ręce przewodniczącego Rady złożył skargę na burmistrza. Z tego względu, że sytuacja jest poważna, postanowiłem zaapelować do wszystkich. Chciałem złożyć skargę na burmistrza miasta Jawora. Z tego względu, że w dalszym ciągu nie dostałem odpowiedzi na interpelację, zapytanie, którą złożyłem 3 sierpnia 2015 roku, chciałem na ręce przewodniczącego Rady Miejskiej złożyć skargę. Uzasadniam tą skargę tym, że pomimo tego, że statut gminy mówi, że zgodnie z paragrafem 36 punkt 2, paragraf 37 punkt 3 statutu gminy miejskiej w Jaworze, powinienem odpowiedź otrzymać w ciągu 21 dni. Od sierpnia minęło już ile? 9-10 miesięcy? I z tego względu uważam, że żeby nie robić tutaj zbytniej sensacji, uważam, że tak jak tutaj radny wieczorek, dostaję odpowiedzi z kilkudniowym opóźnieniem, ja także, ale to już zagrawa na standard. Bo pamiętacie Państwo, że dwukrotnie już tutaj werbalnie złożyłem swój protest, że nie dostaję odpowiedzi na zapytanie. I dzisiaj postanowiłem złożyć to już pisemnie, jako skargę nadzwyczajną na pana ręce, panie przewodniczący. A z tego względu, że do podstawowych obowiązków burmistrza należy udzielanie radnym odpowiedzi na złożone przez nich interpelacje, zapytania, uważam, że to jest zasadne. Z tego względu też, że my jako radni jesteśmy zgodnie
z kodeksem etyki radnych Rady Miejskiej w Jaworze. Jesteśmy odpowiedzialni przed mieszkańcami gminy w zakresie sprawowania funkcji publicznej. Też oczekujemy jako w imieniu mieszkańców, że te odpowiedzi będą nam udzielane, a nie będziemy ignorowani przez władzę. My odpowiadamy przed mieszkańcami, nie przed burmistrzem, jak być może niektórzy nie mają. I dlatego uważam, że powinniśmy na te interpelacje, zapytania mieć odpowiedzi w terminie przewidzianym w statucie. Statut, uchwała i kodeks etyki jest ogólnie dostępny i myślę, że jeżeli będziemy działać w ramach demokracji, o którą niektórzy walczą w Polsce, to tą demokrację też będziemy przestrzegać tutaj na szczeblu samorządowym. Bo jest wielki razem, że jedna partia nie przestrzega demokracji, a już tutaj ignorowanie radnych opozycyjnych już jest akceptowane. Myślę, że chyba nie tędy droga, bo to zagrawa trochę na hipokryzję. Także chciałbym, żeby moja skarga, mój apel był pierwszym i ostatnim. Mam nadzieję, że to się po prostu nie będzie powtarzać. Dziękuję. Jak widać, cierpliwość radnych się kończy i jak podkreślają opozycyjni rajcowie, nie będzie przyzwolenia na to, by władza okazywała mieszkańcom i ich przedstawicielom w Radzie arogancką twarz.